ważne jest to, żeby osoba, która dominuje, pamiętała o tym, co ty powiedziałaś, że to nie jest tak, że osoba uległa jest jej własnością. To jest po prostu odgrywanie roli. Osobie dominującej nie powinna woda sodowa uderzyć do głowy i powinna pamiętać o tym, że po prostu odgrywa swoją rolę, która może być w każdej chwili przerwana przez uległego. Cześć, to Zoria Blue i podcast Przy zapalonym świetle. To podcast o seksualności, intymności i ciele. Otwarcie i bez tabu. Cześć, to Zoria Blue i Przy zapalonym świetle. Zawsze na początku odcinka, wy nie wiecie, bo tego nie widzicie, jest taki dziwny moment dla mnie, bo zwykle już mój gość albo siedzi naprzeciwko mnie, albo już jest na łączach i wcześniej chwilę rozmawiałyśmy, a potem ja robię ten wstęp i coś mówię i zawsze trochę się tak jakby stresuję, że muszę mówić szybko, bo ktoś już na mnie czeka i to jest taki awkward moment. Jedna podcasterka mi powiedziała, że właśnie dlatego nagrywa wstępy osobno, żeby nie mieć tego dziwnego momentu, że ja zaprosiłam gościa, żeby mówił, a to w sumie ja mówię. Tak się chciałam podzielić tutaj takimi, takie wyznanie na początek, nieseksualne. Witam Was w nowym odcinku. Dzisiaj zaczniemy naszą przygodę z BDSM-em. I na początek całego tego tematu, który jest bardzo szerokim tematem, mega ciekawym, bardzo mnie też interesuje, też miałam w swoim życiu jakąś fazę, że poznawałam te lądy. Chciałam dlatego zacząć od takiego odcinka, który jakbyście studiowali na przykład na jakichś studiach i mielibyście zajęcia BDSM, to przyszlibyście na pierwsze zajęcia w semestrze tam 5 października i byłoby zawsze wprowadzenie do BDSM albo wstęp. I tam by się tłumaczyło wszystkie podstawowe rzeczy tego dotyczące, nim będziemy się zagłębiać do tego. No i właśnie taki jest też pomysł na ten odcinek, że na przykład potem kiedyś będę robić też o BDSM-owe odcinki, ale o czymś już konkretnym, jakiejś praktyce, etc. I jeżeli ktoś będzie sobie tego słuchał, to zawsze może wrócić do odcinka tego dzisiejszego i dowiedzieć się tych podstawowych rzeczy. A osobą, która będzie Was i mnie też trochę wprowadzać do BSM-u jest... No właśnie, nie dogadałeś na początku, jak Cię mam przedstawić. Cześć! Cześć, ja mam na imię Maria. Nie, może wypadałoby, żebym miała jakąś, nie wiem, ksywę Lady Maria, Lady Domina, nie wiem, cokolwiek, ale... Ja mam na imię Maria i imieniem Maria posługuje się i na co dzień, i w klimacie. Wiesz co, bo wcześniej się gadałeś mi chwilę na Skype'ie i tam masz jakiś nick i zdałam sobie sprawę już w tym momencie, jak teraz nagrywam, że może nie chcesz być Maria, tylko chcesz według tego nicku i dlatego taka chwila wątpliwości. Ale dobra, to cześć Maria. Dzięki wielkie za przyjęcie zaproszenia i za twój czas. To powiedz nam od razu, na sam początek, co to w ogóle jest BDSM, jeśli chodzi o samo to słowo? Od czego to jest skrótowiec? Co to znaczy? Generalnie BDSM to jest skrót od bondage, domination i sadomasochizm, tak. Więc widziałam też inne tłumaczenia tego skrótu. Generalnie po prostu mówi się BDSM i wtedy wiadomo, że chodzi o, można powiedzieć, seks, erotykę z elementem dominacji. W Polsce jest bardzo fajne określenie na BDSM, bo mówi się po prostu klimat, klimaciarze. I to jest takie wewnętrzne w tym środowisku, taka wewnętrzna nazwa na BDSM. Klimat. Tak my to nazywamy. Ja już wcześniej nawet przed tą rozmową gadałyśmy. Ja w świat BDSM wchodziłam w klimat w Czechach, w Pradze głównie, a nie w Polsce i zdałam sobie sprawę, że większość ludzi, z którymi się kontaktowałam, których poznawałam, to by mówiłam z nimi po angielsku, ewentualnie po czesku. I na przykład ja zupełnie nie znam słownictwa polskiego na te różne rzeczy. Na przykład dopiero niedawno odkryłam, że się mówi na przykład uległy, uległa, ale to do tego dojdziemy. Okej, okay. To powiedz może po kolei mniej więcej, jakby mamy te wszystkie części składowe, te 4 literki, powiedziałaś od czego to pochodzi, powiedz co to mniej więcej znaczy albo co za tym się kryje. Na tym pierwszym akurat, na literę B, słabo się znam, bo ja akurat bondage nie jestem jakąś wielką fanką. Jakieś tam podstawy znam, wiem jak człowieka związać, wiem jak zrobić kajdanki ze sznurka, ale niewiele więcej. Tutaj odsyłałabym do specjalistów od Shibari. To jest taka już naprawdę zaawansowana sztuka wiązania, unieruchamiania i tworzenia pięknej kompozycji z człowieka i ze sznurka. Ja akurat nie siedzę tutaj w tej dziedzinie. Moją dziedziną ulubioną jest femdom, czyli kobieca dominacja. Bo zasadniczo BDSM można dzielić różnie, ale tak
na użytek rozmowy możemy sobie to podzielić na maildom i femdom, czyli tak jakby dział, gdzie jest dominujący facet albo gdzie dominuje kobieta. To jest tak jakby femdom, to jest taka moja ulubiona dziedzina. Czyli bondage to jest to, że na przykład kogoś w jakiś sposób związujesz, czy nie wiem, jakimiś przedmiotami, rzeczami ograniczasz jego ruchy, tak? Tak, jest to dominacja, w skrócie mogę powiedzieć, że jest to dominacja polegająca na tym, że jedna strona unieruchamia drugą stronę i w ten sposób przejmuje nad nią kontrolę. Mam nadzieję, że tutaj specjaliści od Shibari mnie nie wyśmieją, to ja mu po prostu mówię to, jak ja to rozumiem. Dobra, no chodzi o takie po prostu ogólne pojęcie, bo nie wiem, nie każdy po angielsku może się tak porusza w tych słowach, a na pewno o Shibari już jest taki już zaplanowany odcinek, będzie pewnie pod koniec tego roku, albo raczej na początku przyszłego roku 2021. Czyli później D to jest dominacja, a S? Sadyzm. Czerpanie jakiejś przyjemności emocjonalnej, przyjemności seksualnej, zadawania fizycznego lub emocjonalnego bólu drugiej osobie, z tym, że nie jest to wbrew jej woli, jest to konsensualne za obopólną zgodą. Wymaga to, tak jakby sadyzm wymaga obecności masochisty, który czerpie z tego satysfakcję, więc nie jest to tak, że my tam, nie wiem, zadajemy komuś ból i ktoś cierpi i w ogóle marzy o tym, żebyśmy skończyli, tylko tak naprawdę istnienie sadysty wymaga istnienia masochisty, który też z tego czerpie przyjemność. Oczywiście nie mówię tu o przemocowcach, którzy tak jakby czerpią przyjemność z takiej relacji niekonsensualnej, tylko sadyzm jest taki w ujęciu klimatycznym, jest po prostu czerpaniem przyjemności z cierpienia, bólu fizycznego lub poniżenia, nie no, raczej bólu fizycznego, bólu psychicznego też drugiej osoby, która też jakąś tam przyjemność sobie z tego czerpie. I tutaj płynnie przechodzimy do drugiej, do ostatniej literki, czyli do masochizmu. Masochista jest osobą, facetem albo babką, który lubi po prostu takie tam cierpienie, upokorzenie, upodlenie, ból fizyczny. Ja też uważam, że ból psychiczny też się tutaj w tej definicji jak najbardziej mieści. To już teraz mamy taką ogólną definicję, wiemy, co się za tym kryje, oprócz tych klimaciarzy. A jak używacie tego słowa klimaciarze, w sensie albo na przykład cześć, jesteś w klimacie, czy jak to w ogóle działa? Wiesz co, ciężko mi podać w tej chwili jakiś przykład. Po prostu w rozmowie potocznej to często wynika. Na przykład jedna osoba mówi do drugiej, wiesz co, poznałam na przykład gościa czy jakąś babkę i wydaje mi się, że on jest w klimacie, albo że trochę kojarzy klimat, coś takiego. To przeważnie właśnie tak jest używane w potocznej rozmowie na zasadzie, że tak wydaje mi się, ja nie jestem pewna, bo mam małą styczność, już od lat nie mam styczności ze środowiskiem gejowskim, ale oni na przykład swego czasu mówili, że ktoś jest w branży albo jest branżowy, i to oznaczało, że jest gejem. Lata temu tak było, nie wiem jak jest teraz, więc nie chcę się ośmierzyć, ale spotykałam się z gejami, którzy tak mówili, że ktoś jest branżowy albo jest z branży, a u nas się mówi, że ktoś jest klimaciarzem albo jest w klimacie. Okej, rozumiem. Dobra. No to skąd się wzięłaś w klimacie w takim razie? Moja droga była naprawdę długa do tego, bo mnie zawsze fascynował tak jakby klimat pod kątem strojów, wyglądu, tych outfitów, tych wszystkich skórzanych strojów, lateksowych, ciuchów i tak dalej. Natomiast ja nie bardzo się tak jakby, nie miałam styczności z ludźmi, którzy by mnie wprowadzili. I pewnego razu, już byłam po 30, spotkałam osobę, która właśnie była uległym takim wręcz slave'em, czyli takim tak jakby maksymalną formą uległego, który lubi totalne poddanie się, totalną uległość. Dzięki niemu spróbowałam, zobaczyłam jak to smakuje i odkryłam siebie, że to jest po prostu coś dla mnie, że to co mnie fascynowało do tej pory wizualnie, na co po prostu lubiłam patrzeć, to ja mogę to sama robić i daje mi to ogromną satysfakcję. Mogę powiedzieć, jeśli trochę mogę przemycić prywaty, że seks zwykły, czyli można powiedzieć, my na to mówimy seks waniliowy to jest seks nieklimatyczny, czyli normalny po prostu, tak jak ludzie się kochają. Często się u nas na to mówi, że jest to seks waniliowy. Nie jest to w żadnym razie określenie pejoratywne czy jakieś z wyższością. Po prostu jest klimat i wanilia. To mogę powiedzieć tyle, że seks waniliowy dawał mi niewielką satysfakcję. I z tego powodu też miałam problemy. Dopiero zaczęłam w tym grzebać, jak poznałam tego uległego, czyli można powiedzieć uległy slave, uległa osoba, trochę mi to
pokazała i ja w tym odkryłam siebie. Dopiero wtedy zobaczyłam, że takie życie może być dla mnie bardzo satysfakcjonujące i zostałam w tym. Aha, ekstra. Wiesz co, odpowiadając na twoje pytanie, czy możesz prywatę, to powiem, że tak, chcemy dużo prywaty, zdecydowanie. A jeszcze mi powiedz zupełnie tak, jakbyśmy to teraz rozebrali na części pierwsze, to co powiedziałaś. Fascynowały cię to wizualnie, tak? A co cię fascynowało jeszcze przed tym, nim weszłaś w klimat? To znaczy, co mnie fascynowało ze świata BDSM, co przyciągnęło moją uwagę w tym czymś? Tak. Mówiłaś, że te stroje estetycznie, jakby co ci się podobało? Czy na przykład takie, nie wiem, chodziłaś na imprezy popatrzeć, czy lubiłaś, nie wiem, porno właśnie z takimi klimatami, czy jak to było? Wiesz co, dziwna rzecz, ja w ogóle nie oglądam porno. Filmy mnie strasznie nudzą. Ja też nie. Natomiast wiem, że to jest tak jakby ewenement, ale po prostu mnie to nudzi, dlatego że tam nie ma fabuły. Podobno powstaje jakieś porno fajne z fabułą, ale nie wiem, nie dotarłam do tego. W każdym razie, co mogę powiedzieć, co mnie jeszcze fascynowało? Fascynowało mnie to, że to odpowiada mojej osobowości. Jak widziałam jakieś elementy pań domin, które pojawiały się w filmach czy na jakichś teledyskach, to mnie fascynowało to, że one są takie wyniosłe, sztywne, znaczy sztywne, no to jest też trochę takie niemiłe określenie, ale są wyniosłe, mogą sobie popatrzeć z góry na ludzi, są bardzo dumne, a ja mam taki sposób bycia, że na pierwszy rzut oka wyglądam na osobę bardzo wyniosłą. Wiele razy byłam za to krytykowana, a tutaj zobaczyłam, że można być takim i że to jest fajne i że nikt ci nie powie, ale ty tak z góry patrzysz na ludzi, jesteś taka dumna, taka sztywna, a tutaj zobaczyłam, że ja mogłabym być taka, i nie dostawałabym za to w tyłek, tylko wręcz byłoby to moją zaletą, że ja właśnie jestem taka wyprostowana, dumna, zdystansowana często i że ja bym mogła być tam sobą. Jeszcze ty byś dawała w dupę. Dokładnie. Okej, jasne, jasne. Czyli jakby, jak ja to tak rozumiem, że ty czułaś jakiś, powiedzmy, potencjał w sobie, coś w sobie, co na przykład nie wiedziałaś w jaki sposób, nie wiem, czy wentylować, czy jakby realizować, tak? Jakąś część siebie, którą wcześniej nie wiedziałaś, jak realizować i coś cię tam ciągnęło, że widziałaś, że oj, to jest coś, co, nie wiem, jakoś mi się podoba i dopiero właśnie potem, wchodząc w klimat, odkryłaś, że w ten sposób możesz siebie realizować, tak? Dokładnie tak. Dokładnie tak, jak mówisz, bardzo dobrze rozumiesz, co mam na myśli. Dobra, a jak powiedz mi, jak to się później, te pierwsze twoje kroki, nie? Że spotkałaś kogoś, tak, kto był uległy, i to spotkałaś go jako znajomego i on ci opowiadał o tym świecie, czy po prostu trafiłaś przypadkowo na takiego kochanka? Był to przypadek. Ja miałam dużo takich elementów, ponieważ tak jak mówiłam, BDSM mnie fascynował wizualnie, jako styl bycia, styl ubierania, to miałam dużo takich elementów w swoich mediach społecznościowych często wrzucałam. Dlatego ta osoba to był facet, który był po prostu z dalszego kręgu moich znajomych. Zauważył to, wychwycił, zaproponował mi spotkanie. Spotkaliśmy się i paradoks polega na tym, że było to spotkanie bardzo nieudane. Naprawdę po prostu nie wypaliło, było kiepsko. Mi się, ale na tyle tak jakby zobaczyłam, że mimo że spotkanie jest nieudane, to ten klimat, ten styl spotkań, to co możemy robić, bardzo mi się spodobało, więc tak naprawdę musiała być we mnie silna ta potrzeba, że zainspirowało mnie do wejścia w klimat, no naprawdę nieudane spotkanie, które po prostu było trochę takim niewypałem. I to spotkanie wtedy już rozumiał, że miało jakiś taki charakter, nie wiem, czy seksualny, czy już, czy to było takie spotkanie przy kawie i po prostu sobie nie siedliście jako ludzie, czy to już było, przechodziliście do rzeczy już na tym spotkaniu? Od razu się umówiliśmy na tak zwaną sesję. Sesja to jest właśnie takie spotkanie, na którym się praktykuje BDSM. Od razu się na to umówiliśmy, od razu rzuciliśmy się na głęboką wodę. Tak jak mówiłam, ja zobaczyłam wtedy dużo praktyk, zobaczyłam jak to się robi w praktyce. To, co sobie tam wymarzyłam, mogłam zrealizować. Samo spotkanie było średnie, nie kliknęło między mną a tym kolesiem. Natomiast już zobaczyłam, że to jest to, co chcę robić. Później były kolejne spotkania, kolejne znajomości, mniej lub bardziej udane. Mniej więcej po roku poznałam mojego obecnego partnera, z którym jesteśmy parą i w życiu, i w klimacie. I dopiero wtedy, jak weszłam w stały związek, to dopiero wtedy zaczęłam poznawać ten świat, bo dla mnie, moim zdaniem, i to jest zawsze to, co mówię, poznawanie BDSM, czy w ogóle poznawanie seksu, to nie jest bywanie na imprezach, to nie jest oglądanie filmów, to nie jest czytanie, to jest odkrywanie tego świata z odpowiednią osobą, z odpowiednim kochankiem, z odpowiednim partnerem czy z odpowiednim małżonkiem. Wtedy to ma sens tak naprawdę, albo jeżeli to jest związek poli, to z odpowiednimi osobami.
Tak naprawdę bywanie na imprezach jest fajne, też spotkania komercyjne, czyli płatne, też są na pewno fajne, natomiast z mojego doświadczenia wynika, że najwięcej można odkryć, najdalej można zajść po prostu no, z odpowiednią osobą. A jak się umówiliście wtedy na sesję, ty nie miałaś jakichś obaw, że nie będziesz wiedziała, co robić? Czy już jakby, nie wiem, w jakiś sposób się zaznajomiłaś z tym, co byś chciała tam robić i dogadaliście to wcześniej, co będziecie robić? Chodzi mi o tą zupełnie pierwszą, nie, ten niewypał pierwszy. To znaczy, ja sobie trochę przejrzałam, jakie praktyki można uskuteczniać, co można robić. Ja to na tyle poczułam, że w ogóle nie miałam obaw, że nie będę wiedziała, co robić. Także dziwne, ale tego typu obaw w ogóle nie miałam. Po prostu poczułam to jakoś. Ja myślę, że to jest z tymi, jakby powiedzmy, nie wiem, zainteresowaniami, czy jakimiś pasjami, czy upodobaniami, że to czasem jest, że to jest w człowieku. Ja na przykład tak miałam z burleską, nie? Że jakby nigdy wcześniej nie zastanawiałam się, czy będę robić burleskę, czy nie, ale jakby życie mnie to wprowadziło i zaczęłam to robić, odkryłam jakby w tym wielką pasję i myślę, że musiałam się sporo nauczyć, ale pewne rzeczy uważam, że znalazłam w sobie naturalnie. Że to jest tak, że czasem po prostu trzeba szukać i jak się to znajdzie, to mnie, może nie wiem, jak z miłością często niektórzy mają w związkach, nie? Że po prostu mówią, że spotkałam tą osobę, widzieliśmy się 15 minut i wiedziałam, że po prostu to będzie na dłużej. Że czasem po prostu musi to jakoś zarezonować z czymś w tobie. Więc jakby ja to odbieram tak, co opowiadasz, że to właśnie tak było. Dokładnie tak. Bardzo dobra jest ta analogia z tym, że znajdujesz jakąś swoją pasję i po prostu od razu czujesz, że to jest to. Nawet jeżeli to było w tobie uśpione przez lata, to w pewnym momencie coś kliknie i widzisz, że to jest to. Tak było w moim przypadku i tak było w przypadku wielu innych osób, z którymi rozmawiałam na temat klimatu. Dobra, to jak teraz tutaj zaczęłyśmy ten temat, jak wchodzić w klimat i już dałaś jakieś, powiedzmy, wskazówki, żeby najfajniej kogoś poznać, ale gdzie kogoś poznać, jak wejść w ogóle w ten klimat? Ktoś na przykład, było też takie pytanie na Instagramie przed nagrywaniem, rzuciłam na szybciocha pytanie chyba 3 godziny przed nagrywaniem, czy ktoś ma jakieś pytania? I jedno z pytań było, jak właśnie w to wejść, gdzie się inspirować, od czego zacząć, jeżeli człowiek czuje, że to by mogło być coś, co go czy ją interesuje. To znaczy tutaj dużo zależy od tego, czy mamy partnera już, czy jeszcze nie. Ja bym powiedziała, że często są takie pytania w stylu, że co, od czego zacząć BDSM, jak zacząć się rozwijać, jak spróbować. Natomiast tutaj fajnie by było, gdybym mogła udzielić takiej konkretnej rady pod tytułem: kup sobie taśmę do krępowania, kup sobie kajdanki, kup sobie opaskę na oczy, piórko i bacik, ale to nie ma żadnego sensu, bo gadżety to jest sprawa drugorzędna. Najlepszym gadżetem, najlepszą zabawką erotyczną są dłonie i umysł, ja to zawsze mówię, i tutaj żadne takie, nie wiem, baciki czy tam różowe ogonki niewiele dadzą. Jak zacząć? Robić to, co się czuje. Jeżeli masz ochotę dominować partnera, powiedz mu o tym, spróbuj dominować. Jeżeli masz ochotę ulegać, żeby partner na przykład poniżył cię, też o tym powiedz partnerowi i spróbujcie. Oczywiście kluczem jest znalezienie, tak jak mówiłam, odpowiedniej osoby i tutaj kwestia jest, no tak jak mówiłam, czy jesteśmy w związku, czy nie. Gdzie znaleźć partnera? No tam wszędzie, gdzie szukamy partnerów waniliowych, czyli, że tak powiem w cudzysłowie, normalnych. Jest internet, jest Instagram, Facebook. Można się pododawać do różnych grup, na przykład na Facebooku, do grup o dominacji, do grup o BDSM. Nigdy nie jest to idealne rozwiązanie, ale zawsze jakieś jest. Jest portal Petlife. Można też bywać na imprezach. W Warszawie imprezy BDSM odbywają się w klubie Voodoo. Mniej więcej raz w miesiącu można sobie na takie imprezy iść, można próbować kogoś poznać, można próbować dostać się do środowiska. Często taka znajomość wychodzi przypadkiem, więc tak naprawdę znalezienie odpowiedniego partnera, no to jest rzecz, o której bardzo łatwo mówić, ale ciężko jest tak jakby przełożyć to na życie. Może być tak, że poznamy odpowiedniego partnera na przystanku autobusowym. Może być tak, że po prostu poznamy przez portal randkowy. Znałam osoby, które używały Tindera do
poszukania sobie partnera do klimatu i wtedy w opisie szczerze od razu pisały, że lubią dominację albo lubią uległość i szukają kogoś, kto by tak jakby był do nich pod tym względem dopasowany. Rozumiem. No ja to z Tindera, bo jestem aktywna teraz na Tinderze po jakiejś przerwie znowu i wcześniej też tak było, że na przykład często ja tam akurat meczuję mężczyzn, więc tam często się zdarza, że mężczyzna pisze, że jest dominujący, no i po prostu szuka kogoś do spędzenia wspólnego czasu. Jeszcze chciałam trochę się zatrzymać przy tym FetLife'ie, bo ja akurat, ja kiedyś też miałam profil na FetLife'ie, teraz już tam długo strasznie nie byłam, więc skasowałam po prostu ten profil. To było właśnie, bo ja już może tutaj się teraz też podzielę. Miałam też taką fazę powiedzmy z 6 lat temu, czy 5 lat temu, że zaczęłam się tymi klimatami interesować. I też właśnie poznawałam środowisko, wchodziłam i też bym polecała to samo, co Maria mówiła. Ewentualnie na przykład chodzenie może na jakieś imprezy, czy na jakieś spotkania, nie wiem, w Pradze są na przykład spotkania takie na zasadzie, wiecie, przy kawie albo tam przy kotlecie, żeby się po prostu poznać, jakiś networking sobie zrobić. I w ten sposób, jak z każdą inną rzeczą, po prostu networking, spotkania, etc. I jest też właśnie ten FetLife. FetLife to jest taka strona, która... To jest jakby taki Facebook po prostu fetyszowo-BDSM-owy. Fetyszowy powiedziałam, bo to pewnie od tego, nie? Fet, pochodzi FetLife. Ma się tam normalnie profil, ma się tam jakieś zdjęcia, można się łączyć z różnymi ludźmi, można jakieś też relacje tam ustawiać, jak nie wiem, na Facebooku ktoś sobie ustawia, że tam ktoś jest jego mamą, to tutaj sobie można ustawiać, że ktoś jest jego subem. Można inne rzeczy, inny content przeglądać, są tam jakieś krótkie filmiki. Mocno to jest, powiedziałabym, porno bardziej niż taki portal randkowy, ale to może też zależy, co to tam ktoś ma na głównej. Dobrze to wytłumaczyłam, czy chciałabyś coś dodać do tego FetLife'a? Dokładnie tak jak mówisz, jest to coś w rodzaju Facebooka, po prostu portal społecznościowy. Dla fetyszystów, tak, fetys od fetyszu. Powiedziałaś też bardzo dobrą rzecz, że o networkingu, żeby budować sobie sieć kontaktów. Tak naprawdę jest to podstawa, czy jeżeli chce się znaleźć pracę, czy jeżeli chce się znaleźć partnera, czy jeżeli chce się znaleźć cokolwiek, dobrze zbudować sobie sieć kontaktów. Nie nastawiać się tego na tym, że ja muszę znaleźć od razu faceta czy babkę, która mi się podoba ze zdjęcia, tylko nawiązywać kontakty, nawiązywać przyjaźnie, nawiązywać relacje. Ja na przykład poznałam mojego obecnego partnera w ten sposób, że po prostu właśnie przez sieć znajomych. Miałam znajomą, która poleciła mi go jako partnera na imprezę, na którą ja akurat nie miałam z kim iść, on też nie miał, poznała nas i tak do tej pory jesteśmy razem. Więc sieć jest tutaj, kontaktów jest kluczowa i bardzo fajnie jest mieć znajomych też, którzy interesują się tym samym co ty, którzy po prostu okażą ci zrozumienie, na przykład jak opowiesz jakiejś swojej przygodzie, jednej czy drugiej, to wtedy czujesz, że masz się z kim podzielić i zostaniesz zrozumiany. I to jest bardzo przyjemne uczucie, naprawdę. Mieć ludzi wokół siebie od tej samej, że tak powiem, orientacji seksualnej co ty. Nawet jeżeli to są znajomi, czy kumple, czy dalsi znajomi, jest to naprawdę bardzo fajne i to polecam każdemu, kto tak jakby chciałby się w ten temat zagłębić. Ja bym dodała jeszcze, że myślę, że warto się networkingować i poznawać całe środowisko, zwłaszcza jak się zupełnym zielonym. W tym, żeby się po prostu też uczyć, bo myślę, że do kwestii bezpieczeństwa na pewno jeszcze dojdziemy, chciałabym to poruszyć, ale tutaj tylko tak, że na przykład może nam się wydawać, że coś chcemy, ale nie wiemy dokładnie jak to działa i sami nie wiemy, co by mogło być zagrażające, jak tego nie robić, jak to robić, nawet w pozycji tej na przykład tej osoby uległej, tak, żeby fajnie najpierw pogadać z jakimiś ludźmi, jak oni to mają, jak u nich to działa, na co trzeba uważać, żeby przypadkowo się nie wplątać w jakąś dziwną relację na przykład z drugą osobą, która was wykorzysta na przykład, bo nie będziecie wiedzieli, gdzie są wasze granice, albo nie będziecie chcieli ich dobrze postawić, albo nie będziecie wiedzieli, o co zapytać i jak to tak naprawdę powinno wyglądać, żeby to było bezpieczne dla wszystkich stron. Więc myślę, że to networkingowanie, posiadanie jakichś znajomych z tego klimatu jest też ważne właśnie, żeby mieć jakąś wiedzę i żeby się uczyć, bo na pewno w necie jest dużo, dużo rzeczy, ale nie ma jak inne doświadczenia innych ludzi, to jest zawsze strasznie super. Zgadzam się z tobą, to znaczy jeżeli znajdziemy się w jakiejś dziwnej relacji, w której ktoś się zachowuje w sposób, którego nie rozumiemy,
no to nie wpiszemy sobie w Google mój partner zachowuje się tak czy tak, co robić. Tylko napiszemy do kogoś z naszej grupy znajomych, porozmawiamy i może wtedy rzuci nam to jakieś inne światło na sytuację, w której się znaleźliśmy. Ja na przykład z własnego doświadczenia, tutaj znowu prywata, ja miałam taki moment, że szukałam kogoś, kto by był dominujący. I też przed tym rozmawiałam z różnymi ludźmi i na przykład jedna osoba mnie ostrzegła, żebym bardzo, bardzo sobie dużo rzeczy przemyślała, gdzie są moje granice i bardzo dobrze się nad tym zastanowiła, jak nie mam doświadczenia, żebym się nie okazało na przykład, że potem się po czasie dopiero, po jakimś czasie się poczuję na przykład wykorzystana czy zgwałcona. W czym, co ja, na co jakby niby nieme przyzwolenie jakby dałam, ale jak ja do końca w sobie nie miałam przemyślanego. Więc czasem te niektóre kwestie związane z BDSM-em są naprawdę dość takie newralgiczne i mi się wydaje, że jak się robi pewne rzeczy może nieprzemyślanie i za szybko, to można się po prostu wplątać w coś, co się człowiek nie chciał wplątać. Dokładnie tak. Mhm. A jeszcze jedna kwestia, ja na przykład już nie jestem teraz za bardzo w klimacie, żebym się jakoś aktywnie udzielała w BDSM-ie, no może częściowo, whatever, to nieważne, ale chodzę chętnie na imprezy, bo imprezy dla mnie, przynajmniej te, na których byłam w Pradze, są takim super miejscem, to jest taka wyspa takiej mega wolności, a jednocześnie takiego respektu do siebie samych, że na przykład idziecie na imprezę Fetish Weekend Prague, jest tam główna impreza w sobotę. Są tam jakieś różne pokazy, bardziej hardkorowe, mniej hardkorowe z mojego punktu widzenia. I na przykład, nie wiem, jest ktoś, kto po prostu jest przebrany za konia i spoko, i wszyscy inni na to nie zwracają uwagi, to jest zupełnie w porządku. Później obok idzie koleś, który jest zupełnie nagi i jakby chodzi po klubie nagi i po prostu nikt jakby też może sobie chodzić, czuć się tak jak chce i jakby nikt na to nie zwraca jakiejś mega uwagi. Albo nie wiem, pan przebrany za pokojówkę, on miał chyba sam z 2 metry, jeszcze do tego obcasy i prowadziła go na smyczy jego partnerka. I to są takie fajne dla mnie obrazy, które pokazują, że może być takie miejsce, taka bańka, która jest pełna wolności, gdzie można pokazać to, kim się jest, kim się chce być, bez jakiegoś oceniania, bo tam wszyscy są przyzwyczajeni do mega po prostu dziwnych rzeczy. I tu mówię dziwne jakby w nawiasie, mówię dziwne powiedzmy poza tą jakąś normą, kanonem, która jest w społeczeństwie. Nie chodzi mi o tutaj jakby, nie wiem, jakieś shamingowanie kogoś, że jest dziwne. Więc to taka jeszcze moja uwaga a propos imprez, że nawet jak człowiek tam nie chce nic praktykować, ani nie wiem, może się z kimś poznać, ale nie chce już wchodzić w jakieś bardziej intensywne relacje, to jest po prostu fajne miejsce, gdzie się poznaje ludzi, którzy mają bardzo otwarty umysł. Jest to prawda, ja też bardzo cenię, doskonale wiem, o czym mówisz, bo jestem wtedy w takiej bańce, gdzie mogę być sobą, mogę chodzić w lateksie czy w jakichś innych klimatycznych ciuchach, mogę chodzić z batem, mogę być sobą, mogę się otworzyć i wtedy nie natknę się na jakieś dziwne czy jakieś oceniające spojrzenia. Sama lubiłam imprezy z czasów, kiedy byłam jeszcze klimatycznym singlem. W tej chwili to my z partnerem organizujemy imprezy sami, na które zapraszamy nasze grono znajomych. Raczej nie chodzimy na takie duże imprezy, raczej sami organizujemy. I mamy taką zasadę, że wszystko możesz, nic nie musisz i właśnie czy u nas ktoś się chce przebrać za pokojówkę, czy za konia, czy być psem, to zostanie absolutnie zrozumiany i zaakceptowany taki, jaki jest. To jest niesamowite uczucie, często dla osób, które muszą kryć się ze swoimi preferencjami na co dzień, bo ich preferencje są nieakceptowane społecznie. I bycie na takiej imprezie, to nawet nie chodzi o to, żeby kogoś zapoznać od razu, nie znaleźć, nie wiem, chłopaka, dziewczynę, tylko po prostu się otworzyć i być sobą. To tutaj poruszyłyśmy jakby temat tego, jak powiedzmy człowiek jest albo singlem i szuka partnera w tym klimacie, albo na przykład nie jest singlem, ale ma tak dozgadane ze swoim partnerem, że może mieć jeszcze kogoś bardziej w klimacie, bo na przykład partner nie jest. A co na przykład, jak ktoś już jest w związku i coś by go interesowało? Co byś radziła wtedy? To znaczy tak... Jeżeli jestem w związku, załóżmy, odkrywam sobie taki pociąg klimatyczny, na przykład chcę dominować albo chcę ulegać, no to ja tutaj nie powiem nic odkrywczego ponad to, co jest najłatwiejszą, najtrudniejszą rzeczą na świecie, czyli rozmowa z partnerem. Po prostu trzeba rozmawiać z partnerem, powiedzieć szczerze, mam takie i takie preferencje i co dalej? Wszystko dalej zależy od reakcji partnera, ale ja bym doradziła spróbować. No niestety są dwie możliwości. Albo partner zaskoczy i
cudzysłowie zaskoczy i odkryje, że jesteśmy tutaj kompatybilni, wchodzimy w głębiej, albo niestety partner powie lub partnerka, że mu się to nie podoba i tutaj no niestety trzeba uszanować wolę tej osoby i tyle. Albo wtedy zaskoczy, albo nie. No tak jakby trzeciej możliwości nie ma. Uważam, że zawsze, i ja tutaj każdemu podkreślam, jeżeli i masz partnera klimatycznego, jeżeli jesteś klimatyczny i masz partnera nieklimatycznego, spróbowaliście ten raz, drugi, trzeci i partner lub partnerka po prostu nie wykazuje zainteresowania, to nie wywierajmy nacisku na tę osobę. Ona ma prawo pewnych rzeczy nie lubić. To jest mega ważne. Tak jak mi się podoba, jak powiedziałaś, że właśnie nie ma trzeciej opcji, czyli jest albo chce, albo nie chce, nie ma opcji, że to jeszcze może przycisnę, to może będzie spodoba się, a jak nie, albo nie ma też trzeciej opcji w stylu to ja się, może on chce, to ja to będę robić, chociaż mi to w ogóle żadnej przyjemności nie sprawia, nie? Znaczy są takie pewnie rzeczy, że nie wiem, że czasem człowiek po prostu stwierdza, że nie wiem, na przykład nie ma ochoty taki mega na seks, ale partner chce, a to w sumie może mi się zachce i zaczniemy ci coś robić i jest fajnie, nie? Więc jakby to czasem trzeba spróbować, jak ci człowiek, jak ci wnętrzności mówią, że zupełnie nie, 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 no to nie wchodzić w to. A jak coś ci tam podpowiada, że może spróbuje, to może zacząć trzeba od czegoś po prostu lajtowego i zobaczyć, jak samemu się na to zareaguje, nie? Więc nie zmuszać się, ale myślę, że może fajnie mieć ciekawość w sobie. I na pewno myślę, że to jest strasznie ważne, że to, że wasz partner podzielił się z wami taką informacją, że to i to, co jest nieakceptowane społecznie, go podnieca, podoba mu się, to jest mega wyraz zaufania. Bo żyjemy, jakby jest 2020 rok, ale wiemy, jak to jest. I z pewnymi rzeczami, o pewnych rzeczach się nie mówi, no bo to wstyd, bo nas ktoś powie, że jesteśmy zboczeni albo coś takiego. Więc jeżeli partner o czymś takim mówi, to naprawdę postarajcie się to uszanować i odebrać to, nawet jak wy powiecie nie, to mi się nie podoba, to odbierzcie to jako wyraz po prostu mega, mega zaufania i że ten człowiek wam daje dużo, że się dzieli z czymś takim dość wrażliwym na przykład z wami. Więc jakby nawet jak nie będziecie tego praktykować, to fajnie to respektować, a nie na przykład kogoś wyśmiać i po prostu powiedzieć, że jest zboczony i w ogóle fuj. Zdecydowanie tak i ja uważam, że zawsze jest warto docenić szczerość ze strony partnera. Bo szczerość to jest no najlepsze, co możemy dać tej drugiej osobie. Nawet jeżeli to jest coś, co wprawi nas w pewien dyskomfort, poczujemy się dziwnie, to zawsze warto docenić zaufanie, jakim nas partner obdarzył, że coś takiego nam powiedział. Albo na przykład zapytać go, ale dlaczego ci się to podoba, co się w tym podoba, jakby spróbować zrozumieć. Myślę, że wszyscy tak mamy, no wszyscy oceniamy. Chodzimy po ulicy i nawet sobie zdajemy sprawy i oceniamy ludzi, którzy przychodzą obok nas. Ale zwłaszcza w takich sytuacjach bardzo wrażliwych, a te łóżkowo-seksualne są bardzo wrażliwe, fajnie się zastanowić i naprawdę dopytać, ale co to jest, ale dlaczego, spróbować się zrozumieć tą drugą stronę, może sobie o czymś coś poczytać, może przemyśleć i nie podchodzić od razu z pozycji, że to jest jakby, to jest swój i w ogóle spaduwa. Zdecydowanie tak, tak jak mówisz, wszyscy oceniamy, ale tutaj w kwestiach łóżkowych, w kwestiach drażliwych, w kwestiach seksualnych, ocena wypowiedziana na głos, taka bezwzględna, może być bardzo bolesna dla drugiej osoby. Dlatego tutaj po prostu warto się otworzyć. Tak, no i jeszcze jak taką ocenę komuś wydamy i ktoś będzie miał na przykład później, będzie zablokowany i przy jakimś innym partnerze, możemy mu zaszkodzić nawet na przyszłość, nie? Wiem, że może jak teraz jesteśmy z kimś, to nie myślimy, że z tą osobą nie będziemy i zaszkodzimy z innym partnerem, ale tak jest, nie? Że związki się rozpadają. Jeżeli ktoś jakby otworzył swoje serce przed nami, to fajnie, fajnie go od razu tutaj nie gnoić w jakiś taki sposób. Dobra, ale w ogóle nieuniknione pytanie. Przepraszam, że je zadaję, ale muszę, ponieważ BDSM, myślę, że takiej powszechnej świadomości funkcjonuje teraz troszeczkę bardziej niż kilka lat temu, ponieważ pojawił się film 50 Shades of Grey. I myślę, że dużo ludzi ten BDSM kojarzy stamtąd. Więc chciałabym, żebyś się jakoś ustosunkowała do tego i powiedziała na przykład, ile w tym jest prawdy, co pokazali, a ile w tym nie jest prawdy na przykład, a w ogóle, że tam jest w ogóle to zupełnie z czapy i to tak nie wygląda. To znaczy, ja książkę próbowałam czytać, nie przebrnęłam przez to, bo według mnie, przepraszam, osobę, która to napisała, wątpię, żeby słuchała. Przepraszam twórców filmów, ale dla mnie to jest kompletny kwas. I dla mnie
No, okej, dobra, spopularyzowało to BDSM, tylko że BDSM kompletnie to nie wygląda tak jak w filmie, którego widziałam, zaznaczam, nie widziałam całego filmu, widziałam fragmenty, książkę też przeczytałam fragmentarycznie, ale nie ma to żadnego związku z klimatem. Sesje tak nie wyglądają, BDSM tak nie wygląda. Jest to przedstawione tak jak na przykład miłość jest przedstawiona w kiczowatym filmie, to każdy wie, że prawdziwa miłość tak nie wygląda. Tak samo jest z BDSM. BDSM nie wygląda tak jak w tym filmie, czy tak jak w książce. Na pewno plus jest taki, że dzięki temu może ludzie się zainteresowali, może komuś się chciało zacząć grzebać głębiej, dowiedzieć się, co to jest, ale naprawdę ten film i ta książka nie są żadnym źródłem informacji na temat tak zwanego klimatu. To powiedz może w takim razie, jak to wygląda, jak wygląda taka sesja? Wszystko zależy od tego, bo sesje mogą być różne. Sesje mogą być ze stałym partnerem, wtedy często to się dzieje spontanicznie, tak jak para waniliowa zaczyna sobie po prostu uprawiać seks, tak na przykład u nas zaczynamy się chłostać, powiedzmy, czy mamy ochotę na jakieś wiązanie, czy na jakieś unieruchomienie, no to robimy to, na co mamy ochotę. Są też sesje komercyjne, kiedy domina komercyjna, czyli taka pani domina, której się płaci za spotkanie, robi to z komercyjnym uległym, czyli z osobą, która przychodzi i po prostu daje jej daninę, tak zwaną, na to się mówi danina. No to w pierwszym przypadku dzieje się, w związku się to przeważnie, te sesje dzieją się spontanicznie, w drugim przypadku trzeba się umawiać. Oczywiście tak samo jak w przypadku waniliowego seksu, może być tak, że mamy play partnera, czyli kochanka, mówiąc takim tradycyjnym słownictwem, z którym się umawiamy na spotkanie, umawiamy się na klimaty, umawiamy się na sesję. To tak jak, że tak powiem, w normalnym w cudzysłowie świecie, w świecie waniliowym umawiamy się na seks, tak tu się umawiamy na sesję. Więc zasadniczo nie różni się to od świata waniliowego. Albo spontanicznie, albo się umawiamy z osobą, która bierze za to pieniądze, albo się umawiamy z play partnerem, z kochankiem. Jak wygląda ta sesja, to zależy od tego, co para lubi. Jeżeli para lubi spanking, caning, czyli bicie przy pomocy ręki lub przy pomocy różnych urządzeń, to sobie robią, praktykują sobie to. Jeżeli lubią wiązanie, no to się krępują na przykład na jakiś długi czas, albo na krótko, albo na chwilę. Jeżeli lubią sensation play, czyli przeważnie są wtedy zakryte oczy i dotykamy osoby uległej różnymi przedmiotami. Przed taką sesją trzeba chyba ustalić, co się będzie robić. Jak wygląda to ustalanie tego? Jeżeli jest nowa para, czyli osoby, które się jeszcze nie znają, nie znają swoich preferencji, to zawsze jest, a przynajmniej powinna być rozmowa, na co się umawiamy, co będziemy robić i według tego idziemy. Jeżeli przychodzi uległy do płatnej dominy, bardzo często domina ma ankietę, według której wybieramy sobie praktyki, które będziemy uskuteczniać. Drugą rzeczą, tak naprawdę bardzo ważną i kluczową, jest ustalenie słowa bezpieczeństwa. Czyli oczywiście wiadomo, że jak ktoś jest bity, lubi krzyczeć: nie, przestań, nie rób mi tego, błagam, skończmy to. I nie może być to sygnałem do zakończenia sesji, no bo jeżeli ktoś zacznie krzyczeć: nie, nie, a właśnie to krzyczenie jest tym, co go podnieca, no to popsuje zabawę. Dlatego musi być ustalone słowo bezpieczeństwa, które oznacza, że przerywamy praktykę. Takim słowem, na przykład, którego ja używam, którego ja z partnerem używam, jest czerwony. Czyli partner może sobie krzyczeć: nie, błagam, przestań, nie rób mi tego. I ja wtedy kontynuuję, bo wiem, że to jest część gry. Ale jak powie czerwony, to wtedy bezwzględnie przerywam. I jest to dla mnie sygnał, że kończymy zabawę, że jest za dużo i trzeba zrobić przerwę. Często jest stosowane to, co ja osobiście też stosuję, że są na przykład dwa słowa bezpieczeństwa: żółty i czerwony. Żółty oznacza, że kontynuujemy, ale trochę słabiej, a czerwony przerywamy praktykę. Czyli na przykład ktoś, komuś się bardzo podoba bicie, podnieca go, ale jest trochę za mocno. Wtedy mówi żółty i wtedy bijemy trochę słabiej. Tak mogę powiedzieć, to są takie najważniejsze ustalenia, które powinny być przed sesją. Umawiamy się na praktyki i umawiamy się na słowo bezpieczeństwa. Chyba że para dobrze się zna, no to wtedy już tak jakby ta rozmowa była wcześniej. Przynajmniej powinna być i już sobie idziemy według naszej rutyny. Ja myślę, że też jest ważne, żeby powiedzieć, bo jak się tak się popatrzy na tak pierwszy rzut oka, no to wygląda, że osoba dominująca ma jakby władzę w całej tej sytuacji. Jakąś ma, ale tak naprawdę to osoba, która jest uległa, to jakby można by tak spojrzeć, że ona ma więcej tej władzy, bo ona decyduje, kiedy to wszystko się skończy i jakie ona ma limity. Więc jakby to, że ktoś jest uległy, to w ogóle nie znaczy, że sobie pozwala na wszystko. Tylko właśnie on musi znać te swoje granice. Czasem te granice można
stanie lekko nadepnąć, żeby sprawdzić, czy może ta granica nie jest dalej, gdzie by była, ale że tak naprawdę taką realną kontrolę nad tą całą sytuacją ma tak naprawdę ten uległy, bo on wtedy decyduje, że teraz jest to safe word i teraz kończymy zabawę, bo nie wiem, bo mi się nie chce, albo już jest za dużo, albo nie wiem, zrobiło mi się słabo. Masz rację i to jest coś, co wiele dominujących osób do siebie nie dopuszcza. Przede wszystkim dla mnie partnerzy, czy w klimacie, czy w wanilii, powinni być sobie równi. A to, że ktoś odgrywa rolę dominującą, a ktoś odgrywa rolę uległą, to jest wyłącznie odgrywanie ról. Może to być relacja, nawet jeżeli jest to relacja tak zwana 24/7, czyli cały czas są w tych rolach, to mimo wszystko powinno to być za obopólną zgodą. A jeżeli coś jest za obopólną zgodą, to znaczy, że partnerzy są sobie równi. Jest to drażliwa kwestia, bo mówiliśmy o tym, czym jest BDSM. Często wiele osób myśli, że BDSM to polega na tym, że jest po prostu ostry seks. Nie. Ostry seks może być czystą wanilią. W BDSM chodzi o to, że jedna osoba dominuje, a druga ulega. I z jednej i z drugiej strony musi być duża odpowiedzialność. Ważne jest to, żeby osoba, która dominuje, pamiętała o tym, co ty powiedziałaś. Że to nie jest tak, że osoba uległa jest jej własnością. To jest po prostu odgrywanie roli. Osobie dominującej nie powinna woda sodowa uderzyć do głowy i powinna pamiętać o tym, że po prostu odgrywa swoją rolę, która może być w każdej chwili przerwana przez uległego. Tym bardziej, że często to tak bywa pewnie, ja też znam takie osoby, że ktoś na przykład jest w życiu sam dominujący, albo nie wiem, podejmuje dużo decyzji, to troszkę taki stereotyp, że to ten CEO, który ma dużo odpowiedzialności i w ogóle decyzje i tak dalej, no to później przychodzi na sesję, żeby być tym uległym. To tak trochę stereotyp, ale myślę, że częściowo może to też tak być, że na przykład można być silną osobowością, ale lubić być uległym właśnie po to, żeby sobie odpocząć trochę od tego normalnego życia w czasie sesji. Albo na przykład, nie wiem, że można być feministką 100%, ja na przykład się uważam za feministkę i można lubić też takie praktyki, bo to jakby nie ma nic wspólnego z tym, że nie wiem, że ty jesteś uległa, a ty masz faceta, który jest dominujący i w ten sposób nie jesteś feministką, bo on tobą rządzi. To jest jakaś rola, to jest jakaś konwencja, ale tak naprawdę, tak jak ty wspomniałaś, jesteście sobie równi w tym. I to obu stronom te praktyki powinny pasować. Czyli też z drugiej strony może nie można wymagać od dominującej osoby czegoś, czego ta osoba na przykład nie będzie lubić, tak? Jako ten dominujący. Zdecydowanie tak. I powiedziałabym, że preferencje seksualne często nie mają związku z tym, preferencje klimatyczne nie mają związku z tym, jak się człowiek zachowuje na co dzień. To tak jakby są dwie różne rzeczy. Można być szefem firmy i być uległym, można być szefem firmy i być dominującym, można być bardzo twardą osobą na co dzień i być uległą, albo też spełniać się w ten sposób w klimacie. Są to dwie osobne rzeczy. Ja na przykład jestem bardzo spokojną osobą, bardzo bezkonfliktową, nie znoszę się kłócić, nie lubię tak jakby walczyć z kimś o władzę, przepychać się. Raczej jestem bardzo ustępliwa, a w klimacie wolę rolę osoby dominującej, nawet bardzo dominującej, więc to nie ma związku. I zgadzam się z tobą, że też można być osobą na przykład właśnie feministką, która lubi, jak facet ją dominuje w łóżku, bo po prostu takie ma preferencje seksualne i to się ma nijak do jej światopoglądu. Dokładnie, dokładnie. A jeszcze w takim razie, jakbyśmy pogadały może jeszcze o bezpieczeństwie, jakichś takich zasadach, czyli safe word, dogadać wszystkie praktyki. Nie wiem, jak kiedyś też, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, ale wiem, że się stosuje po sesji takie jakby wyjście na poziomie emocji z tej sesji, że na przykład jakieś przytulanie i tego typu, jak to się nazywa po polsku? Aftercare. Nie ma na to, znaczy nie znam polskiego słowa na to. Ale jest to aftercare i chodzi o to, że po sesji, jeżeli osoba uległa, oczywiście tego chce, przytulamy osoby, uspokajamy. Podkreślam jeszcze raz, jeżeli ta osoba ma takie życzenie, też nie róbmy tego na siłę, bo niektórych by wręcz to drażniło coś takiego. Ale uspokajamy osobę, opatrujemy jej rany fizyczne i psychiczne, a przede wszystkim, i to jest ważne bardzo, rozmawiamy po sesji. Aftercare dla mnie niekoniecznie musi mieć formę przytulania, natomiast powinien mieć formę rozmowy. Powinniśmy omówić to, co się działo, co czuliśmy, co nam się podobało, co nam się nie spodobało, czego chcemy więcej, czego chcemy mniej. Rozmowa jest bardzo ważna.
jak w każdej relacji, to jest naprawdę podstawa. I tutaj ważna jest też szczerość, żeby szczerze powiedzieć, co nam się podobało, a co nie. Bardzo też widziałam u wielu uległych, którzy na przykład mówili, że nie podobało mi się, ale nie chciałem dominie przerywać zabawy, więc nie powiedziałam słowa bezpieczeństwa. No dla mnie uległy, który czuje dyskomfort i nie mówi mi słowa bezpieczeństwa, dla mnie taka osoba nie dorosła do roli uległego, bo taka osoba stwarza i dla siebie, i dla mnie zagrożenie, bo ja wtedy nie mam z nią kontaktu i nie wiem, czy ja na przykład nie robię jej krzywdy. Ja bym nie ufała takiej osobie. Ja ze swojego doświadczenia, jeśli chodzi o społeczność około BDSM-ową, to zwykle to są ludzie, którzy o wiele lepiej umieją komunikować w sprawach seksu niż ludzie poza. Właśnie dlatego, że ta komunikacja jest tutaj bardzo ważna, żeby było bezpiecznie. A druga rzecz, myślę, że ta aftercare jest mega ważna. Ona się wydaje, że to jest takie, no dobra, tam whatever, poprzytulać czy tam pogadać, ale myślę, że to jest bardzo kluczowy element całego tego procesu, no bo w czasie sesji te emocje mogą naprawdę sięgać, być ekstremalne. Więc jest fajny taki czas, żeby te emocje wyciszyć, żeby się jakoś poczuć bezpiecznie i potem dopiero wejść znowu w ten nasz normalny świat. Zdecydowanie tak. Są duże emocje. Niektóre osoby doświadczają tak zwanego dropa. Znaczy to jest taka szpetna polska odmiana dropa, bo po prostu to się po angielsku nazywa drop, czyli trochę taki zjazd, że tu jest adrenalina, są wielkie emocje, a potem jest taki spadek. I na pewno rozmowa w tym pomaga. Pomaga w tym przejściu, pomaga w tym, żeby wyciszyć się, wyciszyć te emocje, nazwać też te emocje po imieniu. I to jest już samo w sobie bardzo dużą pomocą. Super. Dobra, to mamy kilka rad, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jak zaczynać i tak dalej. To może teraz pogadajmy jeszcze na koniec o mitach, które są związane z BDSM-em. Na przykład jest taki mit, że BDSM musi być zawsze o seksie. W takim znaczeniu, że już, nie wiem, penetracja i tak dalej. Zdecydowanie nie. Ja ten mit mogę obalić z własnego doświadczenia. Powiem, że dla osób, które są w klimacie, seks jest opcją. To jest po prostu jedna z opcji. A klimat może się objawiać kompletnie poza kontekstem seksualnym. To znaczy, no, ten element seksualności zawsze tutaj jest, no bo to jest tak jakby związane trochę z wrodzoną orientacją seksualną. Natomiast w BDSM seks może być, ale równie dobrze nie jest to element konieczny. Może być, ale może go nie być. Mogą być na przykład praktyki BDSM, które w ogóle nie wiążą się w żaden sposób z kontaktem z narządami płciowymi czy z osiągnięciem satysfakcji seksualnej w formie orgazmu. Dla niektórych może być to wyłącznie satysfakcja emocjonalna na przykład. Kolejny, myślę, że taki mit, że BDSM musi być związany z bólem. Co byś na to powiedziała? Widziałam fajny mem, który to najlepiej podsumował. W BDSM-ie nie chodzi o ból, chodzi o zaufanie. Bardziej bym powiedziała, że chodzi o oddanie kontroli tej drugiej osobie, o poddanie się drugiej osobie, o ten element dominacji, uległości, a nie o ból. Bo są na przykład praktyki, które nie mają nic wspólnego z bólem, tak jak unieruchomienie, czy tak jak wspomniany bondage, czy nie wiem, sensation play, kiedy dotykamy ciała drugiej osoby to lodem, to piórkiem, albo na przykład praktyka sissy, kiedy właśnie mężczyzna przebiera się za tę uległą dziewczynkę, która jest taką usługującą pokojówką, albo na przykład pegging, gdzie mężczyzna jest penetrowany straponem. Jest masa form, a ból, czyli na przykład właśnie praktyki sadystyczne, czy jakieś tortury, czy pozorowane tortury, to jest tylko jedna z gałęzi. Kolejny, myślę, że taki mega duży mit do obalenia to jest, że jak ktoś robi te wszystkie BDSM-y, to jest albo zboczony, w ogóle cokolwiek to znaczy, zaburzony w jakiś sposób, albo że miał jakąś traumę i po prostu, to nawet jak czytałam o tym wszystkim, no podobno Freud twierdził, że te upodobania około BDSM-owe się biorą stąd, że po prostu dziecko było wykorzystane seksualnie w dzieciństwie i dlatego teraz w ten sposób sobie kompensuje tą traumę, ale żadne badania, które były poważne na ten temat przeprowadzone, w ogóle nie pokazały żadnego związku między jednym a drugim. Dobra, więc co do Freuda. Powiem tak, jego wkład, jaki wniósł psychologię, jaki wniósł do w ogóle nauki o seksualności, jest nie do przecenienia, ale to jest na tamte czasy. Przede wszystkim jego zasługą jest to, że on zaczął mówić otwarcie o pewnych sprawach, o których w ogóle się nie mówiło. Natomiast dzisiaj cytowanie Freuda jest moim zdaniem nieadekwatne, ponieważ te jego nauki, które były rewolucyjne na jego czasy, no w tej chwili już trochę trącą myszką. I
Można oczywiście mówić o tym, że pewne rzeczy się biorą z traumy, że biorą się z trudnych doświadczeń, ale na Boga wszyscy mieliśmy jakieś trudne doświadczenia. Nie ma osoby, której życie po prostu było ideałem i która nie miała żadnych trudnych doświadczeń. Więc nie można uzależniać preferencji seksualnych od tego, moim zdaniem, że ktoś przeżył jakieś trudne doświadczenia. Oczywiście wiele osób też powołuje się na takie prawo pierwszych skojarzeń i na przykład spotkałam się z czymś takim, że no dajmy na to, mężczyzna lubi starsze, dojrzałe kobiety, ponieważ jako 16-latek czy 15-latek został, przeszedł swą inicjację seksualną z bardzo dojrzałą kobietą i przez to tak a nie inaczej zdefiniowały się jego preferencje. Ale gdyby on nie miał tych preferencji wrodzonych do starszych kobiet, to po pierwsze ta inicjacja seksualna pewnie by się nie udała, bo on nie byłby zainteresowany, albo po prostu by po nim spłynęła jak po kaczce. Tak samo jest, często się spotkałam, że na przykład, no nie wiem, ktoś ma preferencje w stronę fetyszu stóp, fetyszu butów, ponieważ jego partnerka podczas inicjacji seksualnej postawiła obok łóżka czerwone szpilki. To na nim zrobiło takie, wywarło na nim takie wrażenie, że on od tamtej pory po prostu szaleje za butami. Ale tak samo, gdyby ta osoba nie miała wrodzonych takich preferencji, to te czerwone szpilki postawione koło łóżka nie zrobiłyby na nim żadnego wrażenia. Więc takie jest moje zdanie. Po prostu z pewnymi rzeczami człowiek się rodzi i trzeba to zaakceptować i nie dzielić rzeczy na normalne i nienormalne, tylko po prostu różne. Chyba że ktoś robi krzywdę drugiej osobie. Wtedy jest to nienormalne jak dla mnie. Tak, czyli jakby moja normalność, moja wolność kończy się tam, gdzie się twoja zaczyna, więc no fajnie, że to powiedziałaś, że dokładnie to padło. Tak. No a dwa jeszcze chciałam dodać, część rzeczy jest jakoś wrodzona, a część rzeczy się uczymy, przyswajamy w ciągu życia, jacyś musimy być. I to nie chodzi tylko o seksualność, o wszystko, jacy jesteśmy. Pewnie część jest jakiś, nie wiem, charakterem z naszego DNA, a część po prostu życie nas tak zbudowało. Ale tak jak mówię, no jacyś musimy być, nie możemy być żadni, więc coś na nas musi mieć wpływ. Jeszcze kolejny mit, który już obaliłam, to, że nie można być feministką i lubić BDSM, o tym już gadaliśmy, że tylko mężczyzna dominuje w BDSM-ie, no to tutaj nie musimy tego obalać, bo jak słyszeliście, tutaj Maria sobie całkiem dobrze radzi, a nie jest mężczyzną. A jeszcze taki ostatni, myślę, że się kojarzy ludziom BDSM z gejami. Wiesz co, kompletnie mnie zaskoczyła. Ja osobiście w klimacie spotkałam bardzo niewielu gejów, mówiąc szczerze. Chociaż może, no tak jak mówię, z branżą gejowską mam już małą styczność, może u nich to wygląda trochę inaczej. Na pewno jest taki stereotyp, być może bierze się stąd, że była moda w latach 70. w Stanach na te takie kluby w stylu leather, gdzie geje przebierali się w skóry, jakieś takie ćwieki, takie stroje motocyklowe. Może stąd się bierze ten stereotyp, że to się tak wizualnie jakoś kojarzy. Aczkolwiek ja mówię szczerze, osobiście w klimacie spotkałam niewielu homoseksualistów, chociaż może moje zdanie jest niemiarodajne, bo może branża gejowska ma takie swoje BDSM-y, no, do których ja siłą rzeczy nie mam dostępu. Mm-hmm. Ja myślę, że ten stereotyp, ten mit, o którym wspomniałam, właśnie się wiąże z tym, co ty mówisz, tą jakąś estetyką z tych 70. czy 80. lat i może gdzieś coś widział nie wiem, w filmach jakieś z Ameryki, z Nowego Jorku, jakieś kluby właśnie tego typu i one były gejowskie, więc ten. A ty masz jeszcze jakieś mity, o których ja nie wspomniałam? Jakieś stereotypy, które nie są prawdą? Wydaje mi się, że część osób uważa BDSM za formę przemocy. Ja na to mam jedną odpowiedź, że przemoc od BDSM różni słowo bezpieczeństwa, po prostu. A i też niestety, jeżeli ktoś w BDSM nie respektuje słowa bezpieczeństwa, to dla mnie jest przemocowcem. Mhm, dokładnie. No i dodatkowo tam jest ten konsent, nie? Że jakby jest obopólna zgoda na te praktyki. Tak, tak. Jeżeli się na to zgadzasz i jeżeli wiesz, że możesz się wycofać, a pamiętajcie, zawsze w seksie i BDSM-ie i nie seksie zawsze się możecie wycofać. I zawsze jest dobry moment na to powiedzieć, nie, jednak mi się nie podoba, nawet jak 15 razy powiedzieliście, że to chcę tego. Jeszcze jakieś mity? Mi już nic do głowy nie wpada w sumie. Wydaje mi się, że już wszystkie mity zniszczyłyśmy po prostu. Zatłukłyśmy flogerem. Floger, powiedz co to jest, bo nie będą wszyscy wiedzieć. Floger to jest coś, co często osoby, które nie znają się na klimacie, nazywają to pejczem, czyli jest to takie bijadło, takie urządzenie do bicia, które ma kilka takich długich wypustek. To ja mam jeszcze na koniec takie praktyczne pytanie właśnie od jednej z osób z Instagrama, która zapytała, skąd brać dobry sprzęt? To znaczy, kwestia też zależy od tego, ile chcemy w ten sprzęt zainwestować.
Najlepszy sprzęt jest to sprzęt robiony ręcznie, czyli warto jest tutaj szukać osób, nie będę tutaj sypała nazwiskami, po prostu warto jest poszukać na własną rękę osób, które sprzęt BDSM robią własnoręcznie. Są takie manufaktury, są takie osoby, które różne bijadła czy różne uprzęże, obroże, pasy robią własnoręcznie w Polsce i ma to dwie zalety. Po pierwsze, dostajemy urządzenia najlepszej jakości. Poza tym wspieramy artystów, wspieramy rzemieślników i wspieramy polski biznes, a nie masowe chińskie takie fabryki. Więc to ma dwie zalety i ja tutaj bardzo bym polecała dotrzeć do osób, które w Polsce robią sprzęty BDSM-owe samodzielnie. Warto do nich dotrzeć, warto z nimi nawiązać kontakt, zainwestować więcej, ale dostać coś pięknego, w co artysta włożył serce. A masz jakieś kilka firm, które byś tutaj mogła rzucić, żebym potem też otagowała czy zlinkowała? Wiesz co, ja na pewno przejrzę swoje archiwa i podeślę ci kilka linków, kilka nazw, które mogłabyś podpiąć na Instagramie albo w innych mediach społecznościowych, bo teraz nie chcę tak podawać z pamięci, żeby nic nie przekręcić. Ja teraz jeszcze doczytałam to pytanie, które było na Instagramie, jak rozmawiałyśmy sobie, otworzyłam i pytanie było w sumie, gdzie szukać dobrej jakości sprzętów, a potem było, mam też wrażenie, że wszystko kosztuje miliony, ale myślę, ja się nie znam tak bardzo na sprzęcie BDSM-owym, ale myślę, że to jest po prostu taki ogólny życiowy problem, no jak chcesz coś dobrej jakości, zwykle trzeba za to zapłacić sporo, bo ktoś to na przykład zrobił ręcznie, albo ktoś właśnie postarał się tak, żeby to miało dobrą jakość, więc myślę, że w każdej dziedzinie tylko BDSM-owej się ciężko szuka czegoś, co ma dobrą jakość i niską cenę, bo to się trochę wyklucza zwykle, nie? Moje zdanie jest takie, kto kupuje tanio, kupuje dwa razy, naprawdę. Lepiej zainwestować więcej i mieć na przykład flogger, czy jakiś pas, który nam posłuży latami, bo to jest zakup na lata, niż kupić na AliExpress jakiś plastik, który nam się rozpadnie po dwóch użyciach albo jeszcze zrobi krzywdę. Jeżeli ktoś ma mało pieniędzy, a chce próbować, można też niewielkim nakładem pracy robić takie sprzęty samemu i to nie trzeba mieć jakiejś wielkiej manufaktury czy fabryki, gdzie będziemy sami wykuwać żelazo na kajdanki, tylko na przykład można powiedzmy w OBI, w markecie budowlanym, tanio kupić łańcuch, tanio kupić kłódeczkę, za grosik dosłownie, zrobić sobie samemu kajdanki. Daje to dużo satysfakcji. Można w markecie budowlanym kupić trzcinki do roślin, do storczyków, takie podpórki i używać ich jako palcatu do bicia. Naprawdę jest wiele pomysłów, jak można samemu takie sprzęty tworzyć. Ja sama tak robiłam, daje to dużo satysfakcji, jest to fajna zabawa i tutaj z niewielkim nakładem kosztów możemy sobie sami coś zrobić pięknego, co będzie też miało dla nas wartość emocjonalną. To jest super pomysł. Myślisz, że jak otaguję OBI, to będzie sponsorem mojego podcastu? Na pewno się ucieszą i jakiś taki baner sobie wywieszą. Tylko u nas. Ekstra! Moja pierwsza współpraca. Jest! Okej. Super pomysł z tym OBI, tylko też pamiętajcie, co robicie, nie? Jakby, jeżeli, nie wiem, kupujecie jakieś liny do związania, to będzie odcinek o Shibari, to pewnie też się dowiecie, czym wiązać, czym nie wiązać, ale majsterkując w domu, na pewno na pierwszym miejscu bezpieczeństwo, żeby, nie wiem, coś się komuś nie wbiło, nie rozbiło, nie urwało i tak dalej, żeby nie było nieszczęścia. Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Tak, jak powiedziałam, takie samoróbki mogą dotyczyć tylko takich najprostszych sprzętów. Typu na przykład związanie rąk, ewentualnie cunning, czyli bicie trzcinką. Samodzielnie robimy tylko najprostsze sprzęty, nie robimy żadnych dilatorów, czyli na przykład, nie wiem, no samoróbka, dilator, czyli coś, co się wkłada do cewki moczowej, jest absolutnie niedopuszczalne. Nie róbmy też samodzielnie żadnych knebli, bo możemy zrobić komuś krzywdę. Mówiąc o tym, że robimy takie, żeby stworzyć takie samodzielnie robione rzeczy, mam na myśli tylko naprawdę najprostsze takie urządzenia do krępowania, ewentualnie do bicia do klapsu. Super, dzięki, wielkie dzięki za rozmowę, bardzo interesujące to było. Dzięki serdeczne również. A ja też Wam dziękuję, że słuchaliście już tam 9 czy 10 odcinka, myślę, że 9, ale wiecie, już czasem się gubię, podcastu. Obserwujcie na Instagramie. Jak dzisiaj słyszeliście w czasie odcinka, możecie też się aktywnie włączyć do nagrywania, zadając pytania czy inspirując mnie do kolejnych odcinków. Jestem też na Facebooku, no i na wszystkich platformach streamingowych popularnych. Pewnie mnie słuchacie na Spotify, to jest największe prawdopodobieństwo, ale też na innych. Dajcie mi też follow na Spotify, to
wszyscy podcasterzy mówią, że to jest ważne, więc ja też mówię i 5 gwiazdek na Apple Podcast, no bo mniej nie chcę. Nie, żartuję. Dzięki wielkie i do usłyszenia za tydzień. Cześć!